Edward Blyth zasługuje na miano jednego z najwybitniejszych przyrodników XIX wieku. W latach 30. XIX wieku opracował nowoczesne koncepcje, dziś przypisywane Darwinowi, szczególnie koncept doboru naturalnego. Pod pewnymi względami był bardziej wyrafinowany niż Darwin, antycypując problemy te, które można znaleźć w Origin of Species. Blyth dostarczył także interesujących obserwacji o związku ewolucji biologicznej z teologią naturalną, konkretnie zaś argumentem teleologicznym na istnienie Boga. Teorię Blytha można znaleźć w publikacjach wydanych od 1835 do 1837 w The Magazine of Natural History. Artykuł w pierwszym wydaniu z 1837, link w opisie, na stronie 45 i 46 dyskutuje różne rodzaje zmienności organizmów. Pośród nich Blyth wymienia rasy zwierząt, wskazując, że na ogół są one tworzone z inicjatywy ludzi w sposób sztuczny, ale również mogą być wyprodukowane dzięki izolacji organizmów w naturze. Pisze następująco. Jest ogólnym prawem natury dla wszystkich stworzeń propagować swoje podobieństwo i to uogólnia się nawet na najmniejsze drobiazgi, więc między nami widzimy podobieństwo rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeśli dwoje zwierząt dobiera się w parę, każde z nich posiadając tą samą specyficzną cechę, istnieje także ustalona tendencja w naturze, że ta cecha stanie się bardziej intensywna w kolejnym pokoleniu. A jeśli potomstwo tych zwierząt oddzielimy i tylko osobniki z najlepiej widoczną cechą zostaną wybrane do dalszego rozmnażania, kolejne pokolenia będzie tą cechę posiadać jeszcze w większym stopniu itd. To właśnie jest zasada doboru, którą Blyth widzi zarówno w naturze, jak i w hodowli sztucznej. Wskazuje on, że gatunek w swoim naturalnym środowisku już jest optymalnie przystosowany, dlatego też gatunki hodowlane przywrócone do stanu dzikiego będą powracać do oryginalnej formy gatunku dzięki właśnie doborowi naturalnemu. Pisze tak. Forma oryginalna jest bez wątpienia lepiej przystosowana do naturalnych przyzwyczajeń niż jakakolwiek modyfikacja tej formy. I jak instynkty seksualne pobudzają do rywalizacji i konfliktu i silniejsi muszą zwyciężyć słabszych, to ci drudzy w stanie naturalnym mogą liczyć na jedynie nieliczne okazje, by kontynuować swoją rasę. W wielkim stadzie bydła najsilniejszy byk wypędza wszystkich innych słabszych i młodszych samców, zostając jedynym władcą stada, tak że wszystkie młode pochodzą od tego, który miał największą siłę fizyczną i moc i który zatem w walce o przetrwanie był w stanie utrzymać swój teren i obronić się przed każdym wrogiem. W podobny sposób wśród zwierząt, które zdobywają pożywienie dzięki zręczności, sile i czułości zmysłów, osobniki najlepiej zorganizowane muszą zdobyć największą ilość i muszą stać się najsilniejsze fizycznie i być w stanie, odpędzając swoich przeciwników, przekazać te cechy dla największej liczby potomstwa. W ten sposób Blyth właśnie wyjaśnia zasadę ewolucji przez dobór naturalny. Stosuje ją jednak na razie do powrotu formy organizmu do postaci optymalnej, która już istnieje w naturze. W innym miejscu dyskutuje hipotezę podobną do darwinowskiej, zastanawiając się, czy dobór naturalny może doprowadzić do powstania nowych gatunków. Od strony 131 Blyth dyskutuje różne własności nagłych migracji zwierząt, czy też pozostawania populacji w ustalonym miejscu. Pisze następująco. Wielość ważnych rozważań zaprząta tu nasz umysł. Najważniejszy zaś z nich jest taki pomysł. Czy jeśli człowiek, przenosząc gatunek ze stosownego środowiska naturalnego, indukuje zmiany formy fizycznej i adaptacje, to w jakim stopniu to samo mogłoby się zadziać w naturze? Także w ciągu paru pokoleń unikalne cechy mogą być nabyte. Jest faktem na przykład, że pisklęce upierzenie skowronków wyklutych w siedlisku o czerwonej glebie jest jaśniejsze i bardziej rude niż wtedy, gdy gleba jest czarna. Czyż duża część tego, co uważamy za gatunki, nie mogłaby pochodzić od wspólnych przodków? Tak oto Blyth formułuje hipotezę bardzo podobną do tej, którą postawi Darwin. Wskazuje jednak na poważny problem, który nie pozwala mu jej przyjąć. Wiele jest zjawisk, które w niemałym stopniu zdają się popierać tą hipotezę. A nic nie popiera jej bardziej niż to, co nazwałem zasadą lokalizującą. Widzieliśmy jednak ekstremalne trudności, na które natrafia większość gatunków, gdy występują poza środowiskiem swojego przystosowania. Trudności, które wymagają ludzkiej pomocy, by móc je przezwyciężyć. Gdyby ten samoadaptacyjny system miał działać na jakąkolwiek skalę, na pewno byśmy szukali tych stałych i niezmiennych rozróżnień, które możemy znaleźć. Zamiast widzieć gatunek coraz mniej licznym, gdy jego siedliska stają się mniej dopasowane, powinniśmy raczej odkryć odpowiednią gradację w przystosowaniu do środowiska. To znaczy, zdaniem Blytha, powinniśmy widzieć różnorodną gradację cech np. eurazjatyckich wróbli przystosowanych do zimna, ciepła, wilgotności i takiego czy innego pokarmu, wraz ze zmianami środowiska, w którym żyją.
Tymczasem eurazjatycki wróbel jest mniej więcej ten sam na dziesiątkach milionów kilometrów kwadratowych. Od Polski i Anglii po Mongolię i Koreę. Gdy warunki środowiskowe wykraczają poza jego zakres tolerancji, to po prostu jego występowanie zanika. Nie widać konstruktywnych adaptacji pod wpływem czynników środowiska. To ważny po dziś dzień problem, który Fred Hoyle streszcza następująco. Czemu to? Pytał Blythe. Gatunki zmieniające się tak bardzo, iż wyjaśnia się to różnice między rodzajami, rodzinami, rzędami i klasami, nie mogą zmienić się w znacznie mniejszym stopniu, tak by przystosować się do warunków w pobliżu granicy swojego siedliska i nieco poza nimi. Zamiast tego pozostają uporczywie na swoim terenie i znikają, gdy tylko przekraczamy jego granice. Wedle Blighta ten fakt, stanowiący regułę, a nie wyjątek, dowodzi ograniczonych możliwości adaptacyjnych. To znaczy, że teorii znanej dziś jako darwinizm, a którą Blythe rozważał w 1837 roku, nie da się utrzymać. Koniec cytatu. Ta intuicja Blythe'a sprawdziła się bardzo dobrze, dziś bowiem wiemy, że to co zaobserwował rozciąga się także w daleką przeszłość dzięki badaniom paleontologicznym. Nowe gatunki na ogół pojawiają się nagle w zapisie kopalnym i pozostają identyczne przez długi czas, nie zostawiając miejsca na ciągłą akumulację korzystnych adaptacji. Blythe na tym jednak nie poprzestaje, rozwijając bardziej wyrafinowaną wersję argumentu i wskazując, że ewolucja biologiczna jest powodowana czymś całkiem odmiennym niż same adaptacje. Robi to na ponad 100 lat przed wynalezieniem koncepcji neutralnej rewolucji molekularnej albo też pracą o punktowych równowagach Stephena Golda. Blythe pisze następująco. Co więcej, cechy, co do których gatunki się różnią, są innego rodzaju niż w odmianach adaptacyjnych, za wyjątkiem może jedynie najbardziej odległych odmian. Bardzo rzadko odmiany bowiem różnią się w relatywnych proporcjach części ciała, które są najsilniej ustalonymi rozróżnieniami gatunków. Tak więc roztropnie jest nam stwierdzić, że kruk z południowej Afryki jest równy od kruka z Ameryki Południowej, obydwa zaś są różne od tych z Wysp Pacyfiku i od kruka europejskiego. Sójka zwyczajna występuje w dużym zakresie szerokości geograficznej, ale jest identyczna tak we Włoszech, jak i w Szwecji. Tak jednak by nie było, gdyby wywierała tutaj wpływ lokalizacja i klimat. Te same trywialne różnice, które odróżniają ją od sójki z Japonii i sójki z Azji Mniejszej, możemy uznać więc za jej specyficzne cechy. Dopóki sójki z lokalizacji pośrednich nie zaczną prezentować pośrednich zmieniających się w sposób ciągły cech, tutaj pada słowo inosculant, albo też dopóki dokładnie analogiczne różnorodności nie będą wyprodukowane w naturze przez lokalizację i klimat, powyższy wniosek jest nie do odparcia i nie do podważenia. Koniec cytatu. Chodzi o to, że sójka europejska i sójka japońska są podobne do siebie, także mogłoby się wydawać, że doszło do zróżnicowania wspólnego przodka dzięki presji środowiska. Ale presja środowiska nie wystarczy, by tego dokonać. Widzimy to z faktu, że identyczny gatunek może zasiedlać strefy o równym klimacie, bez widocznych adaptacji do klimatu, więc zachodzi tu coś bardziej złożonego. Owszem, niektóre cechy ulegają adaptacji przez dobór naturalny, ale gatunki różnią się przede wszystkim innymi cechami, bez żadnego adaptacyjnego rodowodu tych cech. Istnieje jakaś wewnętrzna struktura, warunkująca kierunek ewolucji biologicznej. To ta struktura właśnie jest przedmiotem pytania filozofów o przyczynę celową. Ksiądz Stanisław Bartynowski, pisząc 80 lat później, streszcza ten problem następująco. Tymczasem fakt, że dobór naturalny w niektórych gatunkach całe wieki żadnej zmiany nie mógł wywołać, jest najlepszym dowodem, że zewnętrzne czynniki nie działają automatycznie, tak jak uczą materialiści. Ale całe ich znaczenie od tego zawisło, czy wewnętrzna natura organizmów potrafi się do tego przystosować. Skuteczność zatem doboru naturalnego, a przez to i zmiana gatunków, zależy przede wszystkim od wewnętrznych praw natury, które głównie na to przekształcenie wpływają. Przez te właśnie prawa kieruje stwórca całym rozwojem i dlatego też wierzący przyrodnicy w wewnętrznych prawach rozwoju widzą główną przyczynę rozwoju gatunków, a wszelkie okoliczności zewnętrzne poczytują za czynniki pomocnicze. Koniec cytatu. Ten tekst też ma ponad 100 lat, ale biorąc pod uwagę obecne badania nad rozszerzoną syntezą ewolucyjną, jego teza trzyma się bardzo dobrze. Jak jednak dokładnie wykazać z obserwacji jakichś praw natury wniosek, że istnieje porządek celowy i autor jego Bóg? Z różnych sposobów na to pokażemy jeden, ten, który podaje właśnie Edward Blythe. Jest on o tyle innowacyjny, że fakt ewolucji biologicznej może być użyty do lepszego udowodnienia celowości uporządkowania świata przyrody. Oto co pisze Blythe. Falconidae, sokołowate, czyli rodzina ptaków drapieżnych, mają charakterystyczną cechę, że mogą wypatrzyć zdobycz z dużej odległości, ale tylko wtedy, jeśli zwierzę się porusza. Z tego też powodu ich główna zdobycz, jak zające czy sarny, ma odruch zastygania w bezruchu, gdy tylko zobaczą sylwetkę drapieżnika na niebie. W ten sposób łupem ptaków padają łatwiej osobniki słabsze albo chore, co sprawia, że dobór naturalny poprawia cechy osobnicze populacji, eliminując wadliwy materiał genetyczny. Cała ta sytuacja
Może wyglądać jak ewolucyjny wyścig zbrojeń między sokołami a zwierzyną łowną. Jest jednak pewien szkopuł. Sokoły mogłyby uzyskać dużą przewagę ewolucyjną, gdyby tylko odrobinę bardziej poprawiła się jakość ich wzroku, pozwalając także dostrzegać nieruchome zwierzęta z dużej odległości. Darwiniści od dawna twierdzą, że ewolucja od zera tak złożonego organu jak oko jest możliwa mocą doboru naturalnego. Więc tym bardziej prostym powinno być usunięcie tak nieoczywistego ograniczenia wynikającego pewnie z percepcji. Takie sokoły prędko rozprzestrzeniłyby się na szeroką skalę, mając o wiele łatwiejszy dostęp do łupu niż normalne osobniki. Wtedy bowiem nie tylko słabsze króliki nie mogłyby uniknąć drapieżników, ale wszystkie tak samo stałyby się łatwym łupem. Jednak to, co jest najbardziej optymalne dla pojedynczego osobnika albo małej ich grupy w ramach populacji, wcale optymalne być nie musi na poziomie populacji. Dobór naturalny, działając lokalnie, wybrałby coraz skuteczniejsze osobniki, ale osobniki te mogłyby wytrzebić całą zwierzynę, a następnie same wyginąć wobec braku pożywienia. Tak się jednak nie dzieje, gdyż tylko odpowiednie wybrane cechy podlegają adaptacji, tak by organizm wykazywał stabilność w ekosystemie. W ten właśnie sposób widzimy, że istnieje porządek celowy. Blythe wskazuje także, że człowiek, obdarzony rozumem, wie, że nie powinien dopuścić do zrujnowania ekosystemu, z którego korzysta. Zwierzęta nie mają podobnych mechanizmów i przez to właśnie opatrność musi za nie myśleć, pisze Blythe. Co ciekawe, ewolucja biologiczna jest ważna, by tego dowieść. Gatunek niezmienny wobec środowiska jest stabilny sam przez się, ale tego samego założyć nie sposób o gatunku podlegającym jakiejś ewolucji, szczególnie zaś ewolucji przez dobór naturalny. Podobna rzecz ma miejsce w ewolucji układu mechanicznego w fizyce. Choć koncept takiej ewolucji jest odległy od ewolucji biologicznej, ma on podobne trudności, którymi zajmował się Newton i inni naukowcy XVII i XVIII wieku, w wypadku chociażby Układu Słonecznego. Same prawa natury nie muszą wcale tworzyć bogactwa złożonych rzeczy. Mogą one podtrzymywać powstanie i stabilność złożonego układu, ale równie dobrze mogą spowodować biologiczne wymieranie albo też zamianę układu planetarnego w jedną zlepioną masę. To jedynie dokładnie dostrojone parametry i prawa pozwalają, by układ wysoce złożony powstał i trwał. Ktoś musiał je dostroić, wykazując przynajmniej tyle przewidywalności, by rozumieć na przykład, że sokoły nie mogą ani same wyzdychać z głodu, ani wytrzebić zwierzyny, na którą polują. A to tylko jeden z przykładów takich procesów, gdzie adaptacje do środowiska mogłyby szkodzić w bardzo niszczący sposób. Dlatego też w świecie biologii musi istnieć przyczyna celowa.